położone między Częstochową a Katowicami Kozie Głowy, były 13 listopada miejscem zmagań kolarzy przełajowych. Za sprawą Andrzeja Chmurzewskiego i miejscowego klubu sportowego Błękitni Kozie Głowy zorganizowano wielkie ściganie kolarzy przełajowych oraz zabawę rowerową dla dzieci. Zawody były zaliczane do Challenge'a Polskiego Związku Kolarskiego. Jest to 38. edycja już wyścigu, który od 3 lat nabrał miano Super Pucharu Polski, czyli impreza najwyżej w Polsce punktowana. No i chcę powiedzieć, że za tymi słowami kryje się to, że to faktycznie jest największa impreza, największa frekwencja startujących zawodników, czego dowodem będziemy dzisiaj to przeżywać i będziemy oglądać najlepszych kolarzy w Polsce, a również mamy zaproszone ekipy zagraniczne, czyli mamy ekipę sąsiadów Czech i Słowacji. Rozegrano kilka wyścigów w różnych kategoriach wiekowych. Rozpoczęli zawodnicy w kategorii Żak-Żaczka. Mieli do pokonania jedną rundę. W kategorii żaków najlepszy okazał się Jan Łuków z UKS-u Torzecka Grupa Kolarska. Drugie miejsce zajął Bartosz Marut ze Szkółki Kolarskiej Gliwice, a trzecie Brian Świder, Klub Sportowy Luboń z Komielna Biała. Wśród dziewczynek zwyciężyła Milena Tokarska z klubu Błękitni Kozie Głowy, na drugim miejscu Martyna Kowalewska, UKS Torzecka Grupa Kolarska, a na trzecim jej koleżanka klubowa Nadia Wojtaszczyk. Chciałbym, żeby pan opowiedział o tym wielkim sportowym święcie i o tym pucharze, który pan ufundował dla najlepszego zawodnika. Tak, rzeczywiście gmina Kozie Głowy po raz kolejny przeżywa wyjątkowe kolarskie święto. To Super Puchar Polski na terenie gminy i miasta Kozie Głowy i gościmy tutaj rzeczywiście całą czołówkę naszych wspaniałych zawodników w kolarstwie przełajowym. Rozpoczynamy sezon na terenie gminy i miasta Kozie Głowy. Ogromnie się cieszę z tak dużej ilości zawodników. Przyjechało do nas ponad 270 zawodników i zmierzą się o ten właśnie puchar, o którym pan wspomniał. Czym dla pana jest kolarstwo przełajowe, bo przecież są inne dyscypliny sportu, a upodobał pan sobie właśnie kolarstwo przełajowe? Kolarstwo na terenie gminy miasta Kozie Głowy to historia ludzi, którzy tworzyli tutaj zręby i to jest akurat rola rodziny państwa Chmurzewskich, Nestora już nieżyjącego, jak i również jego syna, pana Andrzeja. Gdyby nie ci właśnie ludzie, którzy pozytywnie nastawieni byli do treningu, do sportu, do tego właśnie rodzaju uprawiania dyscypliny sportowej, nie byłoby kolarstwa. To dzięki pasjonatom, dzięki aktywności tych właśnie ludzi i klubowi sportowemu Błękitni Paula Trans Kozie Głowy. Pół godziny po starcie żaków na trasę wyruszyli młodzicy. 50 zawodników, w tym gronie dwóch czeskich przełajowców. Zgodnie z regulaminem grupa ta miała znajdować się na trasie minimum 20 minut. Szanowni Państwo, młodzicy ruszają już tutaj. No i ruszył najmocniej reprezentant olimpijczyka, Kasper Chojnacki. 2 minuty po młodzikach na trasę wyruszyły dziewczęta z kategorii juniorka młodsza i młodziczka. Jest, proszę Państwa, młodziczka, juniorka młodsza, no i dziewczyny, mkniemy tutaj i już ta kolejna grupa ruszyła do rywalizacji.
Pierwszy linię mety minął Kacper Hoppa z klubu GKS Kartuzja Kartuzja. Drugie miejsce zajął Bartosz Oleksiak z miejscowego klubu Błękitni Paula Kozidłowy. Na trzecim miejscu Michał Koszykowski, UKS Wygoda Białystok. Mój sukces to wygranie dzisiaj zawodów. Trasa była fajna, najbardziej wymęczało po tych wybojach i po tych górkach. Tak było bardzo fajnie. Od początku uzyskałeś przewagę, czy to była taka taktyka, czy tak się ułożyło? Tak się ułożyło, bo zaatakowałem i odjechałem po prostu sam. Twoje największe sukcesy? No, ostatnio to tam wygrywam z przełaje, coś tam pierwsze, drugie, trzecie. Dużo mam nawet już miejsc od tych przełajów. Marzenia? Chciałbym zostać zawodowym kolarzem. W gronie juniorek młodszych na dwóch czołowych miejscach zawodniczki klubu Azalia Brzuza Królewska. Wygrała Brygida Piersiak przed Zuzanną Flis. Na trzecim miejscu Ewa Miller. Kolejną kategorią, która pojawiła się na linii startu, byli juniorzy młodsi. 35 zawodników zgłoszono do wyścigu w tej kategorii. Panie Marku, tym razem nie o kolarstwie torowym i szosowym, ale o przełajach. No tak, bo zaczęliśmy jeździć w przełajach i startujemy i myślę, że idzie nam bardzo dobrze. Nie mogę narzekać. Mam nadzieję, że tym razem również będzie zwycięstwo. Jak jesteś przygotowany? No, forma jest na razie dobra, trzeba jeszcze trochę popracować, ale trasa mi odpowiada, myślę, że będzie dobrze. Życzę powodzenia. Nie, dziękuję. Kolarstwo przełajowe to ważne kolarstwo, takie, które no, tak naprawdę jest, no, można powiedzieć, z jednej strony ważnym elementem takim przygotowawczym dla bardzo wielu zawodników, a z drugiej strony też ma w Polsce duże tradycje. Jest jakiś kryzys w kolarstwie przełajowym, ale ja myślę, że rosnąca liczba zawodników na starcie pozwala nam patrzeć z optymizmem i pozwala nam na to, że być może w niedługim czasie wrócimy do sukcesów, które kiedyś przecież w kolarstwie przełajowym mieliśmy, wielkich. I szanowni państwo, Hubert Drobek najmocniej ruszył tu. Zaraz po starcie uformowała się kilkuosobowa czołówka, w której bardzo mocno pracowali Dawid Kulta z Koźmianki, Sebastian Żurek z Lublina i Erik Warwa z Republiki Czeskiej. Luta był tego dnia bardzo dobrze dysponowany. Nie dał szans rywalom i w pięknym stylu pierwszy minął dnia.
Drugi był Hubert Drobek, LKS Trasa Zielona Góra, a trzeci Erik Wach. Będzie na podium reprezentant tych trzech, kończymy zmagania. Ładnie powiedziałeś przed startem, że noga dzisiaj daje inne samopoczucie i chciałbym, żebyś teraz powiedział o tym zwycięstwie, o trasie oraz o rywala. No na pewno byłem zdecydowany, że Hubert Drobek i tam dużo było kolarzy, które mogą powalczyć. No od startu poszło bardzo dobrze, bo w pierwszy zakręt wyszłem już drugi i od razu po pierwszym zakręcie zaatakowałem i to wyszło na dobre. Jechałem przez większość wyścigu sam, dopiero na ostatniej rundzie dojechał do mnie Hubert. No i po schodach zaatakowałem i już dojechałem sam do mety. Tak myślę, że noga dzisiaj była naprawdę dobra. Twoje największe sukcesy? Mistrzostwo Polski w drużynie na czas, na torze i na szosie. Marzenia? No, chciałbym zostać, na pewno jechać na Mistrzostwa Świata, Europy, wygrać jakiś tur w przyszłości. O godzinie 12.30 na starcie stawili się mastersi, w tym gronie dawne sławy kolarskie. Zbigniew Krzeszowiec, uczestnik wyścigu pokoju i Sławomir Frajowski. Mastersi mieli do pokonania trasę, którą wyznaczył 40-minutowy limit czasowy dla tej kategorii. Bezpośrednio po mastersach na trasę wyruszyły panie w kategorii Elita i U23. W gronie pań bardzo dobrze zaprezentowała się Patrycja Lorkowska z klubu Kartuzja Kartuzy. Patrycja Lorkowska bardzo mocno pracowała przez cały dystans i wygrała zdecydowanie. Drugie miejsce zajęła Magdalena Sadłecka z klubu Eurobike Kaczmarek Electric. Na trzeciej pozycji Gabriela Wojtyła z klubu Goodman Sokół Zator. Wspaniała jazda i znakomite zwycięstwo. Chciałbym, żeby pani opowiedziała o tej trasie oraz o swoim sukcesie. No, trasa była bardzo szybka i te górki były wykańczające. Dziewczyny bardzo dobrze jechały, jechałyśmy cały czas w grupie i koleżanka się wywaliła i z drugą koleżanką wykorzystałyśmy sytuację i sobie pojechałyśmy, a później uciekłam i dojechałam do mety. Przez długi czas jechała pani na drugiej pozycji, dopiero chyba na przedostatnim okrążeniu. Z czterostym okrążeniach jechałam sama cały czas. Więc ciężko było strasznie, bo jeszcze ten wiatr i w ogóle. Największe sukcesy? Mistrzostwa Polski w tamtym roku. Marzenia? Mistrzostwa świata i żeby po prostu jeździć. Nie zatrzymuję, bo pani cała drży. Jest strasznie zimno, dlatego też wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Spodziewałem się lepszego występu, jeśli chodzi o Gabrielę Wojtyłę. Może nie tyle lepszego występu, bo ona jednak tak z takimi przerwami startuje w tych wyścigach przełajowych. Natomiast Patrycja Larkowska chyba tylko potwierdziła jedną bardzo ważną rzecz. Jej systematyczność w przełajach spowodowała to, że dzisiaj naprawdę swoim takim doświadczeniem i rutyną ograła swoją koleżankę. Mam tu na myśli i Gabrielę, i Magdę Sadłecką, ponieważ ten początek należał do Gabrieli Wojtyły i to ona prowadziła. I wedle mojej oceny myślałem, że tak będzie już do samego końca, bo ta świeżość zawsze jednak gdzieś tam jest plusem dla zawodniczki, ale jednak tutaj wyszła nam taka sytuacja, że Lorkowska, która cały czas startuje i to jest kolejny jej wygrany wyścig w tym sezonie, potwierdziła jednak to, że ta pełna dyspozycja startowa powoduje, że jest to doświadczenie i dzisiaj to potwierdziła i wygrała. To nie było zaskoczenie, bo to już chyba jej czwarty wygrany wyścig w tym sezonie. W gronie mastersów najlepszy Sławomir Frajowski, trener wychowawca młodzieży w klubie Olimpijczyk Szczekociny. W gronie 60-latków najlepszy Waldemar Banasiński, drugi Zbigniew Krzeszowiec, a trzeci Bogdan Przelica. Podczas imprezy kilkanaście osób uhonorowano medalami z okazji 70-lecia zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. W tym gronie znaleźli się m.in. burmistrz miasta i gminy Koziegłowy Jacek Ślęczka i pochodzący z klubu Błękitni Koziegłowy wielokrotny medalista mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym Kamil Gratek. O godzinie 13.30 na trasę wyruszyli zawodnicy w kategorii Elita, Junior i Orlik. Mieli oni do pokonania dystans wyznaczony przez 50-minutowy przedział czasowy. Niemal od startu czołówkę wyścigu stanowiło dwóch zawodników. Oznaczony 290 numerem Marek Konwa i jadący z 291 numerem Marceli Bogusławski. Panie Andrzeju, o tym pięknym pucharze i pięknych zawodach, bo chyba wrażenia będą jednoznaczne z tych zawodów dzisiejszych w Koziegłowach. No jak się słyszy takie pochlebne słowa, a jest to prawda, ja się bardzo cieszę, mimo że dzisiaj aura jest różna, ale typowo przełajowa. Słońce, deszcz, błotko, teraz nam śnieg pada, w chwili tej relacji te wspaniałe puchary dzisiaj walczyła, no... Największa grupa kolarzy w Polsce, już więcej w tym sezonie przełajowym nie będzie, bo tak to niestety z reguły już jest. Historyczne te Koziegłowy są trochę zaczarowane. Rekord 300 zawodników. Należy się cieszyć, że kolarstwo jest na fali, promujemy jak możemy. Zawodników coraz więcej do tego uprawiania i to jest optymistyczne na przyszłość. Marek Konwa i Marceli Bogusławski bardzo dobrze ze sobą współpracując, razem przejechali linię mety. Sędziowie wytypowali zwycięstwo Marka Konwy, drugi był Marceli Bogusławski. Na trzecim miejscu ukończył rywalizację Władimir Miksanik z Czech, który jednocześnie był najlepszy w kategorii juniorów. W Koziegłowach od wielu lat mamy ciekawe wyścigi, dzisiaj pogoda typowo przełajowa, trochę błota, trochę śniegu. Są to moje przygotowania do sezonu letniego, tak? Przełaja mi się szykuje do wyścigów MTB, które są dla mnie bardzo ważne. Dzisiaj wraz z klubowym kolegą odjechaliśmy we dwójkę i praktycznie cały wyścig jechaliśmy razem, kontrolując całą rywalizację. Chciałbym, żeby pan pochwalił się jeszcze swoimi sukcesami? Z większych sukcesów to 16 miejsce na Igrzyskach Olimpijskich i Wicemistrzostwo Świata. Dekoracja najlepszych juniorów. Na pierwszym podium Władimir Miksanik z Czech. Drugie miejsce zajął Wojciech Cieniuk, a trzecie Arkadiusz Milek. We are the champions. We are...
Panie Prezesie, Pana wrażenia z tego super pucharu Polski w kolarstwie przełajowym. Koziegłowy jak zwykle bardzo dobrze przygotowane. Pamiętam tutaj sprzed 3 lat fantastyczne Mistrzostwa Polski. Dzisiaj również bardzo dobry i ciekawy wyścig. Myślę, że dopisali też zawodnicy. Coraz więcej w przełaju na szczęście startuje. No i tak myślę sobie, że może w końcu uda się odbudować tą dyscyplinę. Również przez takie wyścigi jak tutaj w Koziegłowach, jak wczorajszy w Szczekocinach. To są naprawdę dobrze zrobione wyścigi. To mnie cieszy, że mamy świetnych organizatorów i większa grupa zawodników startuje. I oby tak dalej było. Kategorię orlików wygrał Marceli Bogusławski, drugi był Tomasz Rzeszutek, a trzeci Dawid Jona. Jak zawsze w Koziegłowach imprezy przełajowe są organizowane na bardzo wysokim poziomie. Mieliśmy tutaj w 2013 roku Mistrzostwa Polski, były zorganizowane perfekcyjnie, no i dzisiaj Super Puchar również perfekcyjnie, dostosowali się do tego zawodnicy, bo poziom był bardzo dobry w elicie kobiet. Patrycja Lorkowska wygrała, więc żadna niespodzianka. Podobnie zresztą jak Marek Konwa w elicie mężczyzn, no, kto inny jak nie olimpijczyk i nasz najbardziej utytułowany zawodnik miał tutaj wygrać.